jest super pogoda, niesamowita. Trzeba korzystać z tego. Cześć, Magda, Detoks Klucz do Zdrowia. Jestem w sklepie, bo bardzo dużo osób pyta się mi, jakie kosmetyki są dobre i w jaki sposób wybierać je. Tutaj są olejki aromatyczne. Dużo mamy tych olejków. Fajnie, ja lubię olejki zamiast perfum, także staram się wybierać olejki aromatyczne zamiast używania perfum. I możemy robić sobie różne mieszanki. Tutaj w ogóle są już mieszanki zrobione. Fajne mieszanki zrobione, które można kupić. Bardzo lubię tą. Mam ją w domu. No, nie tą, tą. Mam w domu. Jest bardzo fajna. Przed spaniem można używać. Ale można też sobie mieszać. Są organiczne olejki aromatyczne, które są certyfikowane ekologiczne, tak zwane organic. Ale przejdźmy dalej do kosmetyków, dlatego że ten sklep akurat ma dobre kosmetyki, to znaczy ma lakiery do paznokci, ale te lakiery też nie są, nie ma naturalnego lakieru, który by był organiczny, bo inaczej by nie był, zmyłby się z paznokcia. Ja nie używam lakieru. Natomiast jeżeli chodzi o linię kremu, to wiele z tych linii, które tutaj są, są półnaturalne, to znaczy mają bardzo dużo naturalnych składników, takich jak na przykład na pewno w Europie dosyć dobre składniki, ale nie są to składniki zupełnie organiczne i mają też niektóre rzeczy. Weźmy tutaj na przykład balsam do oka, zobaczymy, jakie ma składniki. Ma dosyć dobre. Muszę powiedzieć, że dobre esencje i oliwki i olejki. Nie widzę nic sztucznego. Zobaczymy krem do oczu. Zobaczymy krem do oczu. Ciekawy jestem. Woda, wyciągi z nasion, gliceryna. Oczywiście z roślin, roślinna gliceryna, czytam, orzechy, makadamia, ekstrakty, masło shea, no ma xanthan gum na przykład, ten składnik xanthan gum, to jest też naturalny, ale talk jakiś ma, ekstrakt z owocu akreola, dosyć dobry składnik, ale najlepszą linią, jeżeli nie wiem, czy jest w Europie, najlepszą linią jest ta linia. Ivan Hilly jest kompletnie, wszystko jest certyfikowane organicznie, to znaczy weźmy na przykład krem lawendowy, jest organic, czyli ekologiczny, czyli wszystkie te składniki nie tylko są naturalne i nie ma żadnych składników, które by były syntetycznie produkowane, wszystko jest z natury i jest poza tym jeszcze ekologicznie uprawiane, prawda? Woda, lawenda, aloe vera, nasiona słonecznika, nasiona oliwki, oliwa, ethyl palmate, musiałabym zobaczyć, czy to jest palmy, setyl palmate, co to jest, ale wiem, że te wszystkie składniki, dzika marchewka, znaczy nasiona dzikiej marchewki, esencje kwiatów, także to są bardzo dobre składniki tej firmy i na to trzeba zwrócić uwagę. Jak jesteście w sklepie, po prostu zanim kupicie krem, zanim kupicie jakiś olejek, tu jest nawet olejek do twarzy z arganu z kadzidłem, tu mamy olejek, też te olejki są organiczne, prawda, USDA Organic, z pomegranatu, algi, organiczne algi z morza, serum z alg, to więc wspaniałe składniki, prawda, pomadka do ust z surowej marchewki, Wild Karok Nourishing Eye Balm. To jest nie do ust, tylko do oczu, pod oczy. Balsam pod oczy z marchewki. Także
trzeba patrzeć na składniki i w ten sposób wybierać dobre rzeczy do zakupów, kosmetyków, żeby patrzeć na składniki. Pierwszy składnik, który widzimy, ten jest akurat na naprawę jakiś tam krostek na twarzy, ale wszystko jedno, co weźmiemy. Pierwszy składnik, który widzimy w składnikach, to jest składnik, którego jest najwięcej w danym produkcie, czyli woda. Najwięcej w tym jest woda, a następnie lawenda, prawda? To jest drugi. A najmniej jest tego składnika, który jest ostatni. Także jak będziecie czytać składniki, to pierwszy składnik, który jest na liście, to jest ten, którego jest najwięcej. Ja używam akurat oliwki na twarz, którą sama sobie robię, więc nie kupuję jej wanili, bo używam olejku. Ale w tej chwili przejdziemy do kredek, pomadek i make-upu tak zwanego, żeby Wam pokazać, na co zwrócić uwagę w tej sekcji. A więc mamy tutaj stoisko, tak jak wszędzie w Polsce też są, prawda, z pomadkami, ze szminkami i tak dalej. Pierwszą firmą na pierwszym miejscu tutaj w Stanach Zjednoczonych, którą mi postawiła z najmniejszą ilością toksycznych składników, to jest ta firma. Ja używam kredki do oczu i używam tylko do rzęs czegoś i używam troszeczkę cienia do oczu. I są jeszcze bardziej organiczne firmy, na przykład na internecie, które można kupić, ale tutaj widzimy, bo ja nie używam make-upu w ogóle ani pudru, ale jeżeli weźmiemy na przykład jakiś make-up, to też sprawdzamy, jakie są składniki i patrzymy na składniki, prawda? I ta sama sytuacja jest, że składnik, który pierwszy jest napisany, jest jego najwięcej, a więc woda, water. Następnie mamy jakiś trygliceryd, kapry, gliceryna, silika, mika, jakiś jest polyzonet 20, czyli są sztuczne rzeczy, prawda? Ale jest dużo ekstraktów kwiatów, ekstraktów liści, i jest titanium dioxide. Titanium dioxide to jest dwutlenek tytanu, także may contain, może zawierać plus minus dwutlenek tytanu, prawda? Więc już bym nie chciała tego. W ogóle make-upy są bardzo toksyczne, dlatego ja tego nie używam. Nie używam żadnego make-upu. Trzeba patrzeć też na cienie do oczu, na szminki. Trzeba po prostu sprawdzać wszystkie składniki, jakie są. Mamy składniki. Pierwszym składnikiem, którego jest najwięcej w tej szmince, jest olej z nasion słonecznika. Także nie jest to złe, prawda? Olej z nasion słonecznika, olej z tego, czyli olej z jarzyn. Więc czytam. Awokado i tak dalej. Mika, titanium dioxide. Jednak ma ten titanium dioxide. Także bardzo dużo rzeczy ma złe składniki. Ja jeszcze tutaj zobaczę. Tutaj jest dosyć dobra firma. To jest dosyć dobra firma, która ma mało składników. To są kremy. Kremy, nie make-upy. Mało składników syntetycznych. Ma dużo składników, które są organiczne. I wszystkie sztuczne składniki są... Nie wiem właśnie, co jest tym grubym drukiem, a co nie jest tym drugim drukiem, dlatego że teraz ja tego nie używam, ale niektóre rzeczy są grubym drukiem, trzeba by przeczytać tutaj. Aha, te to są grubym drukiem, to mogą spowodować irytację, prawda? Więc wszystko, co może spowodować irytację, to jest po prostu, to są rzeczy, które są sztuczne, dlatego że naturalne rzeczy bardzo rzadko powodują irytację, chociaż możemy być uczuleni na niektóre rośliny. Ale tej nie polecam w ogóle. Następnie doktor Hanuszka jest bardzo dobra. Doktor Hanuszka z taką elegancką firmą. Zobaczymy, jakie są składniki tutaj. Na przykład na tym. To jest kredka do ust, której ja też nie używam. I po niemiecku powinno być też... Po angielsku. Aha, tu są składniki. Składniki. Pierwszy składnik. Olejek jojoba, mika. Jojoba. Olejek z nasion. Kaprylik triglyceride. To zawsze jest. Nie wiem, co to jakiś sztuczny składnik.
olejek kanola, ekstrakty różne i na końcu te wszystkie chemiczne właśnie, więc jednak jest dużo chemicznych składników, także słuchajcie, robimy to, co możemy najlepiej. Pacyfika, to młode dziewczyny lubią. Zobaczymy, jakie składniki mamy tutaj, na przykład w uszach do oczu. Składniki mika, glukonone, kaprylik, triglyceride, silika, cynk, boron, benzonate, może zawierać mikę, może zawierać dwutlenek tytanu i jakieś tlenki żelaza i jakieś tlenki tyn, to jest też inny metal, także są metale tutaj w tym, także nie radziłabym czegoś z metalami, zawsze patrzcie na składniki. Ciężko jest przetrwać bez, no i teraz już wszystkie kosmetyki prawie mają sztuczne składniki, także jest bardzo ciężko, ale robimy to, co możemy najlepiej, to znaczy eliminujemy wszystko, co możemy wyeliminować, to znaczy wybieramy coś, co ma najmniej składników chemicznych, taką firmę, prawda? Jak już sobie wybierzemy to, to teraz staramy się przejść do mydeł i patrzymy, jakie mydła możemy wybierać. Musimy wybierać mydła takie, które nie mają chemicznych składników. Często są takie mydła, które są krojone, prawda? W sklepie kroją, które są naturalne, z naturalnymi składnikami. Warto sprawdzić lub zapytać się. Nawet z owsianką tutaj są mydełka, nawet są z, nie wiem, to jest węgiel, z węglem i tak dalej. Także warto się zapytać, bo oni kroją te mydła tutaj z takiego długiego pasa, który jest zrobiony i oni wiedzą, te mydła są krojone, prawda, w kawałki i takie mydło może mieć mało składników w porównaniu do innych mydeł, składników chemicznych, które są toksyczne, także jeżeli widzicie takie mydła, to można zapytać, jakie są składniki, prawda, i musi sklep Wam powiedzieć, jakie są składniki w tych mydłach. Najlepiej mieć ze sobą po prostu telefon z internetem, albo sobie zapisać te składniki, sprawdzić sobie na internecie, jakie to są składniki, na przykład wpisując coś takiego, nazwę składnika, wpisujecie nazwę składnika, na przykład zobaczymy tutaj, płyn do myć do wanny, prawda, do kąpieli, zobaczymy nazwę jakiegoś składnika, byle jakiego, to Wam powiem, składniki, woda, o, ten drugi składnik, nie wiem co to jest, nie umiem wymówić nawet, Pentermonium chloride. Wpisuję to sobie do komputera i piszę Pentermonium chloride rak na przykład, albo Pentermonium chloride toksyczny składnik. I wtedy wyjdą nam wszystkie artykuły, które będą na ten temat, na temat toksyczności właśnie tego danego składnika. Także w ten sposób możemy sobie zobaczyć i możemy w ten sposób sobie eliminować. Teraz mydła w kawałkach, jeszcze tutaj mamy różne mydła i bardzo ładnie pachną. Zrobione są detoks, mydło, takie mydło, siakie, owakie. I musimy po prostu wziąć to mydło, albo na przykład takie mydło, mango, wszystkiego. I zobaczyć, jakie są składniki na tym mydle. Więc mamy tutaj sodium palmate, sodium shave, sodium... Woda, gliceryna, naturalny fragrans, to nic nie znaczy. Fragrans to jest perfuma. Jeżeli jest naturalny fragrans, to nie znaczy, że to nie jest toksyczne. Może być toksyczne. Prawda? I teraz zobaczcie, ile składników ma to mydło. Teraz w porównaniu, dla porównania mogę Wam dać, bo wiem, które mydło mam najmniej składników. Najmniej składników ma to mydło, czarne afrykańskie mydło bez zapachu. Takie mydło będzie najbezpieczniejsze, mam tutaj je w ręku, to znaczy składniki mamy następujące. Shea, masło shea, olejek z palmy i to wszystko, czyli dwa składniki w tym mydle, nie ma żadnych perfum ani nic, prawda? Czarne, afrykańskie, autentyczne mydło, jeszcze pisze o tym, że jest etycznie produkowane. I w Afryce nazywa się Yoruba Osedudu. Dudu to znaczy czarne. Powstające od gotowania mydła. Więc takie mydło, które będzie miało najmniej składników i nie będzie miało żadnych perfumowanych składników, jest najbardziej bezpiecznym mydłem, prawda? W porównaniu do innych tam mydeł,
które są, no tu akurat jest mydło do rąk, Myers, które jest dosyć dobrą firmą. Ja to nawet mam w kuchni to mydło przy zlewie. Napiszę na tym mydle, że składniki tego mydła są co najmniej 98% z natury, czyli 98% tego mydła jest z natury, także to jest dosyć dobrze, prawda, w porównaniu do jakichś tam innych mydeł, które są, ale pieni się, wszystko co się pieni, każdy szampon co się pieni, to ma chemiczne dodatki, dlatego że są szampony, które nie mają tych chemicznych dodatków, one się w ogóle nie pienią, takim szamponem to jest tak jakbyś krem jakiś położyła na głowę i to się w ogóle nie mydli, także trzeba po prostu na to zwracać uwagę, na składniki. Teraz pasty do zębów. Pasty do zębów są bardzo ważne, dlatego że nie można używać pasty do zębów z fluorem. Jeżeli będziesz używał pasty do zębów z fluorem, to nie będziesz absorbował jodu, absolutnie. Bo jod, fluor, brom i chlor są na tablicy Mendelejewa w tej samej kolumnie i będą wypełniać receptory na tarczycy, bo są te same i niestety nie przyswoi się jod, więc musi być pasta. Lubię tą pastę dosyć. Dosyć lubię. Miałam kiedyś tą pastę, nawet chyba mam jeszcze jedną. I pasta musi być bardzo ważna, nie mieć przede wszystkim fluoru, czyli bez fluoru, bez SLS, sodium lauryl sulfate, bez karaginu i bez glutenu, prawda? Jeżeli macie takie napisy, to jest super. Zobaczymy, jakie tutaj są. Data ważności jest, czyli to jest też dobrze, że jest data ważności, czyli po tej dacie już ta pasta będzie niedobra, prawda? Czyli nie ma prezerwatyw, czyli środków podtrzymujących ważność, sztucznych. I tutaj możemy sprawdzić sobie wszystkie składniki, natomiast bardzo dobra pasta, którą teraz używam, jest jedną z najlepszych past, albo jeżeli możecie sobie zrobić pastę w domu, prawda? To jest ta pasta. Ta pasta jest bez glutenu, bez gliceryny, bez fluoru, bez agentów pieniących, bez sztucznego koloru, wegańska, naturalna, bez gliceryny, bez fluoru, bez SLS i bez koloru. Także ona ma bardzo dużo bez. Natomiast jest napisane, że w Kalifornii jednak przestrzegają, bo Kalifornia jest jedynym stanem, który musi pisać te przestrzegające statementy tak zwane, że ten produkt jednak zabiera jedno chemikalię, które w stanie Kalifornia może doprowadzić do defektów urodzeniowych i defektów reprodukcyjnych. Czyli nawet najlepsza pasta, jaka jest w sklepie z dobrymi pastami, bo tu nie ma ani jednej pasty z fluorem w tym sklepie, jednak ma jakiś tam czynnik, który może spowodować defekty urodzeniowe. Więc jak ja chcę nie mieć toksyn, jak ja chcę mieć jak najmniej toksyn, to ja będę to eliminować, ja sobie zrobię w domu pastę i nie będę się wtedy przejmowała, czy coś ma jakiś tam składnik albo nieskładnik, który będzie powodował defekt urodzeniowy, prawda? Więc jeżeli możecie wyeliminować jak najlepiej, jak najwięcej rzeczy, które są toksyczne, to bardzo dobrze. Jeżeli możecie na przykład nie używać na co dzień lakieru, dobra, gdzieś wychodzimy wieczorem, fajnie, raz na miesiąc, czy tam przecież codziennie nie wychodzisz wieczorem na jakieś party, prawda? Wtedy sobie pomalować paznokcie, przyjdziesz do domu zmyć. Też zmywaczem, który nie ma acetonu. Są zmywacze bez acetonu. Perfumy, nie musisz perfum, możesz sobie przyzwyczaj się do jakiegoś olejku, zobacz jaki zapach lubisz, który jest twój zapach. Grejpfrut, cytryna, lawenda, rozmaryn. Są niesamowite, niesamowite super zapachy. Poza tym są firmy, które robią perfumy na bazie olejków aromatycznych, tak jak na przykład tutaj. Te wszystkie perfumy są na bazie olejków aromatycznych, wszystkie te, prawda? I nie mają one złych składników takich jak fragrans, dlatego że fragrans, jeżeli jest napisane fragrans, czyli zapachy, to są sztuczne zapachy, które są bardzo, bardzo szkodliwe. Patrzę tutaj, jakie tutaj jest. Muszę przejść pudełko, żeby zobaczyć, jaki jest składnik. Składniki. Blah, blah.
100% amerykańska, 100% wegańska. Okej, okay, ale gdzie są składniki? Widzę tutaj składników. Tylko pisze, że może być pożar, żeby uważać, czyli musi, prawdopodobnie jest alkohol w niej. Nie widzę składnika. Zobaczymy inną, tą zobaczymy. Tą perfumkę zobaczymy. Wszystko z natury, bla, 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 okej. Okay. O, upadło. Ma numer, to dobrze, że ma numer, datę ważności nie ma. Już nie ma składników. Widzicie, jakie to musi być składnik. Co to znaczy, żeby nie było składników? Może przy opusie? Zaraz otworzę na kartce, tak żebym wpisała to w internet i zobaczyła. Zobaczymy, czy te mają składniki. Perfuma. 100% wegańska, bla, bla, bla. Składniki, tak. Alkohol. Perfumy, ale w nawiasie jest napisane perfumy firmy Pacifica, które jest mieszanką essential oils, czyli olejków aromatycznych i wody. Także to by było dobre. To, te perfumy są mieszanką olejków aromatycznych i wody i mamy pełno tych różnych perfum, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 zapachów. Także można na pewno coś wybrać i tutaj nie ma nic absolutnie złego dla nas w takim, w takiej perfumie, ale można samemu też zrobić, na przykład w buteleczce z bzikaczem, włożyć trochę wody i olejku jakiegoś aromatycznego, sobie samemu można zrobić fajną perfumkę, prawda? Świece są następną rzeczą, która jest strasznie szkodliwa. Wszystkie rzeczy, które są zapachowe w domu, które wkładamy na przykład do kontaktor albo które psikamy z butelek, są niesamowicie szkodliwe i rakotwórcze. Niesamowicie, słuchajcie. Także jeżeli wybieramy świece, musimy wiedzieć, że ta świeca jest naturalna. Takie świece są troszeczkę droższe. Są one sojowe w większości. I patrzymy tutaj, z czego są zrobione, prawda? Patrzymy, patrzymy, cruelty free, soy, nic nie pisze tutaj, jest napisane, że soi, nic więcej, zobaczymy tu, waniliowa świeca. Zobaczymy, czy coś jest fajnego napisane, czy nie. 100% naturalna sojowa świeca. Okej, okay. Aha. No i tu. Co jest napisane? Robiona w małych, małymi. Mało na jeden raz robią. Ze plant free. Używają 100%. Aha, ten. Ten, co się pali, knot, jest ze 100% bawełny i używają olejki eteryczne. Nie ma chemikaliów i nie ma sztucznych barwników. Także takie, te świece są dobre, no ale jedna świeca $20, także to trochę droga. Ale jeżeli chcecie zrobić komuś prezent, na przykład pod choinkę, czy tam na urodziny, ja bym taką świecę komuś kupiła fantastyczną, prawda, która jest dobra. Zobaczymy tutaj ta świeca na przykład. Chcę zobaczyć, czy coś jest złego, żeby wam powiedzieć, co złego jest. Ta świeca jest na przykład z beeswax, także ona jest z wosku od pszczół, pszczelego wosku. Nie umiem po polsku mówić. 20 godzin i nic nie ma. Ale chociaż ta jedna miała, ta właśnie, że nie ma żadnych składników złych, także taką bym wzięła. Zobaczymy tutaj jeszcze jedną świeczkę. Słodka pomarańcz, 100% olejki eteryczne, czyli jest zrobiona ze 100% z mieszanki, 100% olejków eterycznych. Ale z wosku też pszczół, więc jak ktoś pszczółki kocha, to nie będziemy
kupować. Chociaż nie wiem, czy ten wosk to jest wosk porzucony przez pszczoły. Może taki można używać, prawda? Jeszcze tutaj są świece. O, jak to pachnie ładnie koło tych świec. Naprawdę, takimi naturalnymi olejkami. Piszą, żeby się nie spaliło. Nic nie piszą, że jest super, super naturalne, super naturalnych rzeczy i tak dalej. Także jeżeli bym miała wybrać jakąś świecę, jeszcze tą jedną zobaczymy. Lawenda, ultra lawenda. Musiałabym zobaczyć w internecie, co oni mówią na temat tych świec, jeżeli nie ma żadnych napisów. Ale wybrałabym tą, ponieważ jest napisane tutaj, że używają 100% knotu z bawełny i używają olejków aromatycznych. Następnie, co jeszcze możemy eliminować? No możemy eliminować na przykład bieliznę. Bielizna jest tuż przy nas, także my nosimy cały czas piżamy i bielizny, które są zrobione, na przykład najgorsze to są te takie zrobione z syntetycznych, wiecie, do gymu, co się nosi, to jest niedobre. Ale jeżeli spojrzymy się tutaj i zobaczymy, że te majteczki są ze 100% ekologicznej bawełny, jeszcze raz powtarzam, bo było głośno, ze 100% ekologicznej bawełny, no to takie super jest majteczki sobie kupić. I do tego najlepiej sobie kupić też koszulkę, prawda, którą założymy pod spód, która jest też z ekologicznej bawełny. Koszulka, kamizelka. I w takiej koszulce można spać, ponieważ jak śpimy, to też nie chcemy, żeby piżama była z takiego syntetycznego materiału, jakaś koszula nocna, taka syntetyk, taka z plastiku prawie. Nie, prawda? Możemy spać w majtkach i w koszulce takiej. Lepiej jest to robić, ja to robię. Ja mam organiczne majtki i organiczną koszulkę i w ten sposób śpię. Dlatego, że nie znalazłam, są sklepy z organicznymi piżamami, ale tu na Florydzie jest gorąco, także piżama jest za gorąca. Także słuchajcie, robimy to, co możemy i kupujemy rzeczy takie, które eliminują nasze toksyny, ok? Eliminujcie jak najwięcej toksyn. Starajcie się kupować bawełnę organiczną, skarpetki z bawełny organicznej. Starajmy się zrobić to, naprawdę. Naprawdę, bądźmy przytomni, jak kupujemy kosmetyki. Bądźmy przytomni też, jak kupujemy rzeczy do czyszczenia naszego mieszkania. No i oczywiście środki do czyszczenia, do prania, jeżeli mamy taki wybór, że możemy wybrać sobie puloszek czy płyn do prania, który jest napisany, że jest ekologiczny, czyli organik, ekologiczny, bez zapachu jest bardzo dobry, taki bym wybrała, prawda? Ale jeżeli zapach jest zapachem z olejków aromatycznych, naturalnych, z naturalnych kwiatów, to też można coś takiego użyć, ale jak najmniej patrzeć z tyłu na wszystkie produkty do czyszczenia. Można samemu sobie zrobić z octu produkty do czyszczenia w domu. Patrzymy na składniki. Woda, sodium citrate, alkohol, non-ionic, methyl alcohol, natural fragrance. Natural fragrance to jest zły składnik. To jest zły składnik, chyba po prostu. Nie kupowała. Patrzyłabym na wszystko, zanim bym wybrała, wybierzcie produkt i taki używajcie, jaki jest najlepszy. Róbcie sami w domu środki do czyszczenia. Jest dużo na internecie przepisów na to, w jaki sposób zrobić. Naprawdę czasami sama gorąca woda jest lepsza z jakimś octem do podłóg czy coś takiego. Nawet można zrobić coś do prania, ale są ekologiczne, tak jak ten tutaj właśnie, te płyny do prania. Także słuchajcie, zapraszam Was i piszcie pod spodem, co kto odkrył, co kto zobaczył. Wszystko musimy eliminować, co jest niedobre. Nawet jak kanapkę dajemy do szkoły dziecku, to zapakujmy ją w coś takiego, nie w plastik, tylko w jakąś torebkę z papieru, który jest papierem w miarę dobrym do pakowania, prawda? Nie w folii aluminiowej, nie w folii plastikowej. To jeszcze fajny szampon. Fajny, dlatego że wziąłam jedną butelkę i patrzę na składniki. Składniki jednak, jest dużo składników organicznych, czyli ekologicznych, są składniki naturalne, olejki z nasion i tak dalej, ale są też składniki syntetyczne. Nie da się zrobić takiego szamponu, żeby się mnie nie pienił.
ze składników niesyntetycznych, 98% naturalnych, 98% naturalnych składników, bez parabenów, nietestowane na zwierzętach, wegańskie, naturalne olejki aromatyczne, bez glutenu i kompostowana butelka, to znaczy butelka zrobiona jest z papieru. Dobre to jest, że po prostu butelki są papierowe, butelki są, można robić recycling, można je kompostować i nie mają plastiku, mniej plastiku dla planety, prawda? Bo jak mamy szampon w plastiku, no to jednak tą butelkę plastikową wyrzucamy, a ona nie jest degenerująca się w naszym otoczeniu. I plastik bardzo dużo zanieczyszcza planety, także dziękuję tej firmie, że zrobiła butelki papierowe do szamponu. Bardzo fajnie.